pytanie jest proste, to odpowiedzi jest mnóstwo, też jest mnóstwo plotek na ten temat. Skąd u Ciebie pomysł, żeby w ten sposób popularyzować właśnie tą dziedzinę nauki i dlaczego właśnie przez pryzmat nagrywania filmów? To jest strasznie długa historia, bo jeszcze na trzecim roku studiów, po trzecim roku studiów dowiedziałem się, że w Lublinie funkcjonuje coś takiego jak Lubelski Festiwal Nauki. I dowiedziałem się też, że mogą tam projekty, które są skierowane do gimnazjalistów, do licealistów, zgłaszać studenci. No i taka, nie powiem, brzydka trochę kalkulacja zimna wyszła, że opłaca mi się to, bo można to dopisać na przykład do wniosku stypendialnego, na które tam i tak stypendium się łapałem, no ale powiedzmy gdzieś tam jakieś większa szansa na wyższą kwotę wsparcia. Wyższa kwota wsparcia to jest powiedzmy różnica między 400 a 500 zł w realiach studenckich w tej części Polski. No i zgłosiłem kilka projektów razem z takimi, nie powiem zaufanymi, ale z takimi prowadzącymi, bo musiał być oczywiście kierownikiem pracownik naukowy. Projekty były zgłoszone z osobami, które uważałem, że mają na tyle otwarty umysł, że dadzą mi trochę wolnej ręki w tym, jak do tego podejdę, że będę mógł poopowiadać o rzeczach, które mnie interesują. Poopowiadałem chyba 5 albo 6 wykładów takich pełnowymiarowych, 45-minutowych, godzinnych zrobiłem na ten temat. No i okazało się, że to jest całkiem fajne, stypendium dostałem. Za rok się powtórzyła sytuacja, za 2 lata się powtórzyła sytuacja, jakieś tam nawet nagrody dostawałem. Nie powiem, że bardzo fajne nagrody, no ale miło, że ktoś nawet dyplom wręczył i powiedzmy koszulkę M-kę damską. Zawsze można było się pochwalić, że coś się dostało. No i w pewnym momencie przyszedł do mnie chłopak, który mówi, że już 3 rok jest u mnie na tych wykładach i strasznie żałuję, że to się częściej nie odbywa. I strasznie też żałuję, że nie można nigdzie tego typu materiałów znaleźć w sieci. No ja wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, nosiłem się z taką myślą, żeby coś nagrać już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy nie było to nawet wcześniej niż Radek Kotarski zaczął nagrywać Polimaty. No ale całe szczęście, że wtedy nie zacząłem, bo to by było na pewno beznadziejne i bardzo szybko by się skończyło. Głównie dlatego, że technicznie bym temu nie podołał. No natomiast w tamtym momencie sobie pomyślałem, że mam jakieś tam odrobinę chociaż wolnych funduszy. Te wolne fundusze wydałem na najtańsze oświetlenie, najtańszy mikrofon krawatowy, na statyw i wykorzystałem komórkę, którą miałem w kieszeni, a która akurat tak się trafiło, że z 2 stypendiów odłożonych kosztowała, także nie był to najtańszy sprzęt, który już podołał jakoś nagrywaniu tego wideo. No i poszło pierwsze, jak to pierwsze teraz oglądam, to ono jest dramatycznie słabe. Poszło drugie, trochę lepsze, trochę ciekawsze. Sprawdziłem, jak się oglądają kontrowersyjne tematy, bo drugi odcinek to było o THC, o tetrahydrokanabinoidach. On się obejrzał no, całkiem w porządku. Taki zakładałem sobie na początku pułap, że będzie fajnie, jak nie będzie oglądał 5000 osób każdy odcinek. No i ten drugi się obejrzał 15 000, no, a trzeci się obejrzał podobnie, czwarty się obejrzał podobnie, a piąty już miał 100 000 wyświetleń nagle, bo okazało się, że ludzie lubią sobie ponarzekać na sterydziarzy. Jak się powie, że sterydy są złe, to znajduje się taką piątkę ze społeczeństwem, się zbija i od razu 100 000 osób to ogląda i w tym momencie już no, głupio było się wycofywać. Potem oczywiście dużo rzeczy musiałem się nauczyć, bo okazało się, że to, co dla mnie jest ultra ciekawe, no nie zawsze znajduje poklask, jeżeli chodzi o widownię. To, co dla mnie wydaje się jasne, co dla mnie wydaje się w ogóle niekontrowersyjne, jak na przykład temat aspartamu, to nagle się okazało, że ci tacy zwolennicy teorii spiskowych, których ja tylko oglądałem w jakichś filmach, nie wiem, z Melem Gibsonem i to nagle tacy ludzie są w Polsce i do nich jest ciężko przemówić, nawet jeżeli się powołuje na rzeczowe, naukowe prace. I że ludzie są naprawdę, no nie powiem, że spaczeni, ale bardzo mocno spolaryzowani, jeżeli chodzi o poglądy na niektóre rzeczy. Także no ja się dużo uczę i o ludziach robiąc te filmy, i o chociażby obsługi sprzętu audio-wideo i obróbki tego wszystkiego, bo nie chcę mówić, że wszystko zupełnie sam robię, ale 95%, 99% tego, co widać, od researchu do wpuszczenia do sieci, do promowania tego, to jest w zasadzie no, bardzo często tylko i wyłącznie moja praca. Także mnóstwo się tego nauczyłem. No i nauczyłem się też, że z ludźmi trzeba różnie rozmawiać, że niektórzy naprawdę są bardzo mocno, właśnie tak jak tutaj ptaki dookoła, zacietrzewieni na punkcie swoich poglądów. I to też trzeba w pewnym sensie uszanować. I też na pewne tematy nie można się wypowiadać publicznie, na przykład sarkastycznie, bo to odnosi przeciwny skutek, jeżeli się pewne spojrzenie wyśmiewa. Także nawet gdyby mi kiedyś przyszło mówić, powiedzmy, nie wiem, o chemtrails, czyli o tym, że samoloty, te białe smugi, co są na niebie, to są rozpylane substancje do kontroli umysłów,
albo że skomentować samą ideę płaskiej ziemi, która jest ponoć bardzo popularna, w co naprawdę mi się już nie chce wierzyć, no ale ponoć tak jest, bo dostaję takie sygnały od widzów, to na pewno nie robiłbym tego tak, jakbyśmy mieli za chwilę wyłączyć kamerę i o tym porozmawiać, co ja naprawdę sądzę, no bo wyśmiewanie się z kogoś, mimo że można mieć o nim różne zdanie, to publicznie, to mówię, to jest zbicie piątki z częścią, a tylko spolaryzowanie dalsze tej drugiej, także wejść w taki dialog rzeczowy. Jeżeli ktoś ma inny pogląd, to też bardzo dużo mnie nauczył internet, pomimo że tam jest informacja zwrotna tylko z komentarzy. Także no, można powiedzieć, że w zasadzie to, co ja teraz robię w internecie, to wyszło z tego, że zawsze lubiłem mówić o rzeczach, które mnie ciekawią, że dostałem informację od paru osób, które o tym słyszały, że jest grono osób, które bardzo, bardzo chciałyby o tym posłuchać. No i jeszcze ja mam taką ideę przed sobą, że zawsze trzeba się kłaść spać lepszym człowiekiem niż się wstało, lepszym, czyli na przykład mądrzejszym, no i też sporo się mogłem nauczyć na najrozmaitsze sprawy, od właśnie takich socjologicznych po czysto techniczne.